15 rzeczy, których mogłeś nie wiedzieć o mobach z Minecrafta 1.11. Standardowo po dobiciu 4000 łapek w górę pojawią się następne ciekawostki. Lamy zostały dodane w snapshocie 16W39A i będą wprowadzone w oficjalnej wersji 1.11. Występują one w 4 kolorach. Aby oswoić lamę, należy na nią wsiadać aż do momentu pojawienia się serduszek. Zamiast siodła zakładamy na nią dywany. Każdy kolor dywanu po założeniu ma inny wzór. Jeżeli lama straci życie przez na przykład atak któregoś z potworów, wystarczy kliknąć na nią prawym przyciskiem, trzymając snop siana. Lamy odstraszają wilki i są w stosunku do nich agresywne. Będą na nie pluć, prowokując je do walki. Gdy gracz uderzy lamę, ta zacznie w niego pluć, zadając pół serca obrażeń. Miejsce, gdzie możemy spotkać lamy, są to ekstremalne wzgórza. Weksy są nowymi, agresywnymi mobami. Weksy umieją przechodzić przez bloki. Evoker to agresywny mob przypominający wieśniaka, który respi się w leśnych rezydencjach. Jest to nowa dodana struktura do gry. Evoker przy ataku wysyła przeciwko nam weksy lub atakuje kłami, które wyrastają z ziemi. Evoker posiada 12 serc życia, a zabiera 3. Evoker pośmiertnie upuszcza totem nieśmiertelności lub emeralda. Evoker zaatakuje każdego golema, wieśniaka oraz gracza, gdy zbliżą się na odległość 16 bloków. Vindicator to kolejny mob podobny do wieśniaka, pojawiają się naturalnie w leśnych posiadłościach w grupach od 2 do 3 osobników. Vindicatory są wrogo nastawione do graczy i osadników. Będą starali się ich zaatakować za pomocą trzymanej przez nie żelaznej siekiery, a żeby tego dokonać, mogą nawet sprintować. To już na tyle. W opisie znajduje się link do playlisty ze wszystkimi ciekawostkami. Jeżeli się spodobało, nie zapomnij zostawić kciuka w górę. Pa, pa.